Wiadomości z Małopolski. We wtorek, 12 grudnia, w Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Amicus Hominum i Kryształów Soli. Symboliczne statuetki dla ludzi nieustannie niosących pomoc drugiemu człowiekowi oraz organizujących ciekawe inicjatywy społeczne wręczyli Iwona Gibas z Zarządu Województwa, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego profesor Jan Tadeusz Duda i Szymon Szczelichowski, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W wydarzeniu wzięli udział również radni województwa Anna Mikosz, Marta Mordarska, Agnieszka Zając, Grzegorz Biedroń i Stanisław Bisztyga. Co roku doceniamy tych, którzy swoją aktywnością wspierają drugiego człowieka, zaznaczyła Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego. Bo to są nagrody, w których co roku od 2006 roku Samorząd Województwa Małopolskiego tak naprawdę docenia i nagradza zarówno osoby w przypadku Amicus Hominum, jak i organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dobra innych. I powiem szczerze, to jest najpiękniejsza nagroda tak naprawdę, bo jest skierowana do osób, które tak naprawdę bezinteresownie pracują dla drugiego człowieka, które udzielają się społecznie w różnych obszarach, nie oczekując tak naprawdę w zamian żadnej gratyfikacji. Więc my jako samorząd wychodzimy naprzeciw właśnie takiej pracy społecznej. Dostrzegamy te osoby, ale też prosimy o pomoc tak naprawdę samorządy, organizacje, mieszkańców, żeby typowali te organizacje ze swoich społeczności, bo to oni najlepiej dostrzegają pracę takich osób czy organizacji, żeby właśnie w taki sposób podziękować tym osobom poprzez wielką niespodziankę. To w pewien sposób wyraz naszej wdzięczności, to też gest podziękowania za wsparcie drugiego człowieka, mówi radna Marta Mordarska. W sposób szczególny chcemy uhonorować te osoby, te instytucje z całej Małopolski, dziękując im, wręczając statuetki, składając życzenia. Ale też chcemy podkreślić, jak ważne jest to, że są wśród nas tutaj dzisiaj, ale na co dzień, że są i swoją pracą, i swoją postawą, i swoim wzorem stają się dobrym przykładem do naśladowania dla innych. Zależy nam też na tym, żeby te dobre przykłady szły jak najdalej i żeby inni mogli czerpać z nich inspirację. Tej wdzięczności i wzruszenia nie ukrywali również sami laureaci i osoby wyróżnione. Nie przypuszczałam, że kiedyś dostanę takie wyróżnienie. 25 lat temu moi bracia, których pracuję, właściwie za medalną, dostałam medal miłosiernego Samarytanina z Caritas Polska, więc jeszcze już zostałam kiedyś uhonorowana, więc nie spodziewałam się jakiejkolwiek większej nagrody następnej. Tym bardziej, że mówię, dla mnie to jest pewna rodzaj hobby, przyjemności, no i szukam chętnych, żeby potem kontynuowali tą moją pracę, prawda, bo ja mogę kiedyś odejść, a gabinet zostanie. Lista wszystkich wyróżnionych na naszej stronie www.malopolska.pl.